Polskie Radio Rzeszów. Wybory samorządowe 2018. Debata wyborcza. Dzień dobry, nazywam się Marek Cynkar i mam przyjemność poprowadzić debatę kandydatów na prezydenta miasta Przemyśla. O fotel prezydenta i władze w mieście zabiegają. Wojciech Błachowicz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Witam pana. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Wojciech Bakun, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kukiz 15. Witam pana. Witam państwa. Janusz Hamryszczak, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Tomasza Kulawika zgłosił Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, Lewica Razem. Niestety ten kandydat nie zgłosił się na debatę, a jego pełnomocnik powiadomił nas, że pan kandydat jest chory i przebywa na leczeniu. Także ta obecność została przez Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Razem usprawiedliwiona. Czy któryś z panów nie zrezygnował z kandydowania? Nie. No to dobra wiadomość. Zatem zaczynamy debatę. Będziecie mieli panowie równo dzielony czas na swoje wypowiedzi. Pierwsze dzielenie czasu jest związane z autoprezentacją. Dostajecie panowie na nią czas po minucie. Bardzo proszę, rozpoczyna pan Błachowicz. Dzień dobry państwu, nazywam się Wojciech Błachowicz, kandyduję na prezydenta miasta Przemyśla. Chciałbym państwu się przedstawić, mówiąc, że mam 52 lata, bogaty bagaż doświadczeń. Jestem inżynierem budownictwa ze specjalności konstrukcji budowlane inżynierskie. Jestem menedżerem w różnych spółkach. Pracowałem w ostatnim czasie w Polnord SA, czyli w firmie giełdowej. Wcześniej byłem zastępcą prezydenta miasta Przemyśla w latach 2010-2014. Mam żonę Bożenę, trzech synów Pawła, Tomasza i Jakuba. Chłopcy są już właściwie mężczyźni dorośli. Jestem mieszkańcem Przemyśla od 30 lat. Dla miasta pracowałem wcześniej cały czas w firmach przemyskich związanych z Przemyślem. Dzisiaj chcę państwa reprezentować i dbać o państwa interesy w mieście. Chcę być dobrym gospodarzem dla Przemyśla. Chciałbym państwu zaproponować swój program wyborczy w ciągu pięcioletniej kadencji. Ja przypomnę, Wojciech Błachowicz reprezentuje Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. A teraz swój czas na autoprezentację ma Wojciech Bakun, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kukiz 15. Szanowni państwo, nazywam się Wojciech Bakun. Jestem najmłodszych z kandydatów ubiegających się o fotel prezydenta w naszym mieście. Mam 37 lat. Żonę Bożenę, podobnie się nazywa jak żona pana Wojciecha Błachowicza. Mam dwójkę jeszcze małych dzieci. Córka Martyna lat 13, syn Szymon lat 8. Oboje są uczniami Przemyskiej Szkoły Muzycznej, której ja również jestem absolwentem. Wspólnie z żoną Bożeną w zasadzie od urodzenia, znaczy ja od urodzenia mieszkam w Przemyślu. Od 2015 roku jestem posłem na Sejm RP, reprezentuję w Sejmie Przemyśl. Jestem członkiem wielu delegacji międzynarodowych, jestem członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, wiceprzewodniczącym podkomisji do spraw funduszy z Unii Europejskiej, jak również Komisji Łączności z Polakami za granicą. A teraz czas na autoprezentację ma Janusz Hamryszczak, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Witam państwa, Janusz Hamryszczak, lat 50, mieszkam na Zasaniu, żonaty od 91 roku, żona Beata, dwóch synów, jeden już student po Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, drugi do trzeciej klasy gimnazjum salezjańskiego w Przemyślu. Pracowałem 15 lat w bankowości, później skierowałem szpitalem wojewódzkim w Przemyślu. Z wykształcenia jestem inżynierem Akademii Górniczo-Ochotniczej i ukończyłem doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim z ekonomii. Reprezentuję Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwość i Koalicję Programową z regionu Civitas. Miałem zaszczyt pracować dla państwa jako zastępca prezydenta miasta Przemyśla w tej kadencji. Mamy gotowe programy, bardzo chciałbym państwa nimi zainteresować i pracować dla państwa jako prezydent naszego miasta Królewskiego Przemyśla. Dołożę panom teraz po minucie.
na odpowiedź na takie autorskie moje pytanie, dlaczego panowie kandydujecie? I żeby w odpowiedzi na to pytanie była również zawarta odpowiedź, co jest zadaniem gospodarza miasta. Jedna minuta, tylko zaczyna teraz Wojciech Bakun, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kukiz 15. Szanowni Państwo, w 2015 roku, kiedy zostałem wybrany na posła na Sejm RP, mojej decyzji o tym, żeby wejść do polityki, zawsze przyświecało to, żeby działać przede wszystkim dla społeczności lokalnej. Ustawienie parlamentarne, rozdanie tak zwane parlamentarne często sprawia problemy, żeby walczyć o losy naszego miasta. Dlatego chcąc mieć większy wpływ na to, co się dzieje w mieście, widząc i obserwując to jako taki zwykły, szary mieszkaniec, reprezentując te wszystkie głosy, które pojawiają się na ulicy, a pojawia się ich bardzo dużo, o tym, że nasze miasto w zasadzie w rozwoju zatrzymało się co najmniej kilkanaście lat temu i mieszkańcy oczekują znacznie więcej i znacznie innego rozwoju. I to będzie głównym zadaniem, myślę, przyszłego prezydenta, ktokolwiek nim zostanie tak naprawdę. Wprowadzenie miasta na właściwy tor jego rozwoju i sprawienie, żeby mieszkający w tym mieście czuli się dumni z tego, że nimi są. Janusz Hamryszczak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni Państwo, chciałbym pracować dla Przemyśla, chciałbym pracować przede wszystkim dla Państwa, dla mieszkańców. Mam duże doświadczenie zawodowe również w samorządzie dwóch kadencji. Mamy dobry program, program oparty na planie Morawieckiego, program Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym ponadpolitycznie, zapraszam do współpracy wszystkich, aby nasze miasto nie zmarnowało tej szansy, nie szło pod prąd w tym układzie politycznym, bo musimy być realistami. Mamy zielone światło zarówno w samorządzie województwa, jak i w rządzie. Musimy wykorzystać tę szansę. Kadencja pięcioletnia to albo lata rozwoju miasta, albo lata stracone. Nie chciałbym, aby to były właśnie lata stracone dla Przemyśla, dlatego zdecydowałem się kandydować. Wojciech Błachowicz, Komitet Wyborczy, Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Ja, proszę Państwa, również zdecydowałem się dlatego, żeby rozwijać miasto Przemyśl, ale przede wszystkim, żeby zahamować to, co w mieście się działo przez ostatnie 4 lata, a właściwie dłużej. Jak Państwo pamiętacie, pożegnałem się z urzędem w 2014 roku, nie godząc się z polityką urzędującego prezydenta i polityką miasta. Uważam, że miasto może się rozwijać dużo bardziej dynamicznie. Miałem i mam pomysły na to, jak to zrobić. Dlatego nie udało mi się 4 lata temu. Sądzę, że bogatszy o kolejne doświadczenia, o pewną perspektywę, z której dzisiaj do Państwa mówię. Jestem gotowy do tego, żeby podjąć się tego zaszczytnego, ale też bardzo wymagającego obowiązku. Chciałbym Państwu powiedzieć, że również sytuacja w Polsce jest czymś, co mnie dopinguje do tego, żeby Państwu zaproponować swoją osobę, żeby, krótko mówiąc, przeciwstawić się PiS-owi w pełnym wydaniu. No to porozmawiajmy teraz o tej lokalnej polityce, o Przemyślu, porozmawiajmy o rozwoju tego miasta. Prosiłbym, aby każda z kolejnych sekwencji wypowiedzi nie trwała dłużej niż minutę. Powiedzcie, panowie, rozmawiając między sobą i ze mną, w jakim stanie jest to miasto? Wojciech Błachowicz. Kontynuuje Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Proszę Państwa, miasto jest w trudnej sytuacji. Nikt z nas tego nie ukrywa. Każdy, kto ma wiedzę, ja byłem przez ostatnie 4 lata radnym Rady Miejskiej, znam budżet miasta Przemyśla i wiem, że jest bardzo trudny, ale jak zawsze z trudnej sytuacji należy wychodzić. Trzeba mieć tylko odpowiedni plan, odpowiednią determinację do tych działań. Trzeba zdecydowanie zmienić układ wydatków w mieście. Trzeba postawić na rozwój, trzeba postawić na porządek i trzeba postawić na mieszkańców. Te wszystkie 3 filary są filarami naszego programu. Ja bym chciał Państwu zaproponować to w takim wydaniu nowoczesności połączonej z walorami historycznymi miasta. Wojciech Bakun, Kukiz 15. Ja myślę, panie redaktorze i szanowni państwo, że to mieszkańcy Przemyśla przede wszystkim wystawią ocenę 21. Tak naprawdę według nich, w jakim stanie jest miasto. Ja pytam o to codziennie mieszkańców i bardzo niewielu z nich jest zadowolone z tego, w jakim stanie to miasto jest. A pan jest zadowolony? Ja też nie jestem zadowolony, panie redaktorze. Ale co pana nie cieszy? Co mnie nie cieszy?
Pytanie, co mnie cieszy w tym mieście. Mnie cieszy... Ale powiedział pan, że jest pan niezadowolony z rozwoju miasta, więc dociekam. Dobrze, no to panie redaktorze, zacznijmy od tego, że miasto nie ma tak naprawdę i nigdy nie miało spójnej koncepcji swojego rozwoju. Tak naprawdę na które gałęzie rozwoju powinniśmy postawić. Wiele się mówi o tym, że jest to miasto turystyczne, a jeżeli zobaczymy budżet na promocję turystyki, to zobaczymy, że z turystyką to ma niewiele wspólnego. Wiele mówimy o tym, że się tutaj chcemy rozwijać gospodarczo, natomiast od kilku ładnych lat nasza strefa ekonomiczna świeci pustkami. W tym czasie strefy ekonomiczne dużo mniejszych miast, chociażby takich jak Łańcut, zostały wypełnione po brzegi i w zasadzie nie mają już miejsca na instalowanie się nowych firm. My mamy naprawdę zapóźnienia w stosunku nie tylko do takiego miasta jak Rzeszów, który jest miastem wojewódzkim i rozwija się oczywiście zdecydowanie szybciej niż inne miasta Podkarpacia, ale mamy zapóźnienia nawet do miast, które jeszcze niedawno były dużo mniejsze, takie jak Mielec, takie jak Stalowa Wola, a nawet w dalszym ciągu dużo mniejsze Krosno czy Łańcut. Tą różnicę, ten dystans należy nadrobić jak najszybciej, bo perspektywa miasta jest taka, że w 2050 roku będziemy 40-tysięcznym miastem. Janusz Kamryszczak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Panie redaktorze, troszeczkę mnie przeraża taka retoryka, że wszystko w mieście jest źle, nic się nie dzieje, generalnie miasto jest zwinięte. Ja oczywiście szanuję te głosy mieszkańców. Mieszkaniec ma prawo żądać, aby ten rozwój był bardziej dynamiczny. Ma prawo żądać, żeby powstawały nowe miejsca pracy, żeby powstawały nowe atrakcje do spędzania wolnego czasu. Ja poziom rozwoju miasta bym określił na poziomie takim średnim. I myślę, że ten poziom średni to jest też swego rodzaju taka pułapka, więc są potrzebne pewne impulsy, aby wyjść spod tego klosza średniego rozwoju. Natomiast nie można powiedzieć, że miasto nie zrobiło w ostatnim okresie chociażby te 190 prawie milionów pozyskanych środków zewnętrznych, skąd się wzięło. Chociażby ograniczenie zadłużenia na ponad 30 milionów, czyli bardzo ostrożne wydatkowanie środków pieniężnych. To też pokazuje, że samorząd jest samorządem odpowiedzialnym. Samorząd dba o mieszkańców, ale oczywiście tak jak w każdym gospodarstwie domowym jesteśmy w stanie wydawać tyle, na ile nas stać. Nas w tym momencie stać na tyle, ile byliśmy w stanie wydać na inwestycje. Dlatego powinniśmy szukać tego zielonego światła w pomocy, między innymi, o której wspominałem, chociażby z rezerwy budżetowej, chociażby z Urzędu Marszałkowskiego. No to pytam pana kontrkandydatów. Miasto średnio rozwijające się, Wojciech Błachowicz, klub, Komitet Wyborczy, Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. No, zdecydowanie mam inne zdanie. Miasto się bardzo słabo rozwija, jeżeli się w ogóle rozwija. Miasto nasze, jego potencjału powinno być zupełnie w innym miejscu i pan Janusz Kamryszczak dobrze wie, że ostatnie 4 lata zostały zupełnie przespane. W tym czasie nie pozyskano, nie wiem skąd ta cyfra 190 milionów, chyba pan wyciągnął wszystkie subwencje, jakie miasto dostaje zgodnie z ustawami, co w ogóle nie jest żadną zasługą państwa jako włodarzy. Natomiast tak naprawdę brakuje impulsów rozwojowych, o których pan mówi, nie dokonały się w tej kadencji. Nie ściągnął pan żadnych środków, nie ściągnął pan inwestorów, nie wykonał pan żadnej inwestycji znaczącej. Przerywam i ad vocem Janusz Kamryszczak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Kolego Wojtku, proponuję nie dyskutować na temat finansów i subwencji, bo pozwolę sobie zauważyć, że troszeczkę lepiej się na tym znam. Jeżeli byś wziął subwencję, to wystarczyłby jeden rok budżetowy i pan jako radny powinien doskonale o tym wiedzieć. Te 190 milionów jesteśmy w stanie wyliczyć numeratywnie, pokazać inwestycje, które zostały zrealizowane. Sama inwestycja MOF-owska to jest kwota prawie 30 milionów złotych. Możemy tak dalej wymieniać inwestycje, chociażby drogowe. Oczywiście w kilku miejscach realizowane to jest kilkanaście milionów złotych. No to możemy podawać możemy wymieniać, nie ma tutaj czasu, drogi, które były wyremontowane, stadiony, obiekty oświatowe, które zostały termomodernizowane. Wojciech Bakun, Komitet Wyborczy Kukiz 15. Panie redaktorze, szanowni państwo, ja zdecydowanie nie podzielam zadowolenia z siebie władz Przemyśla. No, my zresztą słyszeliśmy podczas jednej z debat, że sami kandydaci nie są zadowoleni z tego, jak nasze miasto się rozwija. Czym innym jest
inwestowanie w mieście. I oczywiście ja się zgadzam, że powstały drogi, powstało uzbrojenie strefy i tak dalej, etc., etc. Natomiast na całokształt rozwoju miasta nie składa się tylko sumaryczna kwota inwestycji, tylko przede wszystkim idea, jaka za tym idzie. Jeżeli mówimy o tym, że powstała druga nitka obwodnicy, to ja chciałbym, żeby ona gdziekolwiek prowadziła. No w założeniu miała prowadzić do strefy ekonomicznej, która miała tętnić życiem, nie tętni życiem. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mówimy o inwestycjach, to musimy mieć całościowy, kompleksowy plan na to, panie redaktorze, proszę mi jeszcze nie przerywać, plan na to, czemu te inwestycje mają służyć. Nie sposób wymienić, znaczy nie trudno jest wymienić inwestycje w Polsce kuriozalne drogowe, które prowadzą w pole i ktoś się cieszy, że 200 milionów wydał w drogę, na drogę do nikąd. Mam pytanie do pana i do wszystkich panów. Czy zadaniem władz samorządowych jest tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości? Czy również zadaniem jest sprawienie takiego cudu, który chciałby wywołać pan poseł Wojciech Bakun, że inwestorzy zjawią się w strefie ekonomicznej? No, strefa ekonomiczna powstała, był to jakiś wysiłek, prawda, lokalnego samorządu, więc te warunki zostały stworzone, zadanie zostało wykonane. I teraz pytanie, to na przyszłość, bo to jest też często takie pytanie, które pojawia się w debatach przedwyborczych, gdy władza czy kandydaci do władzy samorządowej obiecują ludziom, że jak dojdą do tej władzy, to sprawią, że w danym mieście pojawią się miejsca pracy. Więc odpowiedzcie mi panowie i słuchaczom, bo ja tego nie rozumiem, czy waszym zadaniem jest tworzenie miejsc pracy i czy możecie sobie postawić takie zadanie, czy stawiacie sobie takie zadanie, że jeśli zostaniecie gospodarzami miasta Przemyśla, to wówczas ściągniecie do Przemyśla, do strefy ekonomicznej, o której mówicie, ale przecież w innych miastach to problem dotyczy gruntów, które trzeba uzbrajać po to, by pomóc przedsiębiorcom. I czy tylko na tym przygotowaniu tych gruntów się wasza rola nie powinna kończyć? Czy to jeszcze dalej? Czy waszym zadaniem jest przyciągnięcie, kolokwialnie mówiąc, za uszy do miasta inwestorów? Czy to się da w ogóle zrobić? Czy to jest zadanie wykonalne? Słyszałem, że ja mam odpowiedź. Tak, tak, pan Wojciech, oczywiście pierwszy pan Wojciech, poseł Wojciech Bakun, no bo to przecież panu przerwałem wypowiedź. Zechciał pan powiedzieć o tym, że chcemy dokonać pewnego cudu. Nie, panie redaktorze, nie chcemy dokonać cudu i nikt z nas nie kreuje się tutaj na cudotwórcę. Natomiast tworzenie warunków, oczywiście zgodzę się z tym, że miasto jest od tego, żeby tworzyć przede wszystkim warunki dla przedsiębiorczości. Miasto Przemyśl rozpoczęło tworzenie tych warunków dla przedsiębiorczości. Strefa ekonomiczna tak jest właściwym kierunkiem. Natomiast co dalej? Bo mam wrażenie, że inwestycje i wszelkie idee w naszym mieście zaczynają się na bardzo dobrze, rozpędzają się i raptem umierają śmiercią naturalną. Ale co tak ma jak pan jest ze śmiercią dalej? Pytanie dalej? Jak zabiegano, w jaki sposób aktywnie zabiegano o inwestorów z zewnątrz, bo w naszej strefie ekonomicznej sprzedano w tej chwili z 40 hektarów bodajże 17, o ile dobrze pamiętam. To pytanie, dlaczego tylko na jednej czy tam na dwóch z tych działek cokolwiek powstało? Ale jak można zabiegać o inwestorów? Proszę mi powiedzieć, jakie są narzędzia zabiegania o inwestorów. Są różnego rodzaju targi branżowe, są wyjazdy studyjne, etc., etc., gdzie powinni się pojawiać nie tylko prezydenci, ale panie redaktorze, bo chcę dokończyć pewną ideę fix. Pan, mi przerywa, ja panu, pan mi przerywa ja w jednej dziesiątej, a jednocześnie dopytuję cały monolog. Czas rozbijając moją odpowiedź. Panie redaktorze, strefy ekonomiczne, stwarzanie warunków. Przypomnijmy, pierwsza decyzja obecnej Rady Miejskiej, która nie była w programie przedstawiona, to jest podwyższenie podatków lokalnych. No jeżeli tak chcemy zachęcać przedsiębiorców do tego, żeby inwestowali w Przemyślu i na start kadencji podwyższamy podatki lokalne, no to gratulacje. Jeżeli brakuje kasy w mieście, to próbujemy ją zakopać głównie uderzając w przedsiębiorców. Wojciech Błachowicz, Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o podatki lokalne, to pełna zgoda. Zostały podwyższone do maksymalnych stawek od razu na początku kadencji, żeby ludzie zapomnieli, tak? Trzeba to powiedzieć. I taki był start obecnej ekipy i tak było to prowadzone do końca kadencji. I tutaj pełna zgoda. Natomiast poseł Bakun wcześniej powiedział, że wykonano drogę donikąd, jak rozumiem, która jest dzisiaj niewykorzystana. No tak właśnie, panie Wojtku, ta droga miała służyć, tak jak już pan też
do tego doszedł, rozwojowi strefy. Miała służyć, że pan pewnie też to już wie, dojazdowi do nowego przejścia granicznego Malchowice i ta droga się przyda. I pan musi pan przyznać, że my jako samorząd jesteśmy od tego, żeby tworzyć warunki, i też pan to powiedział, a jednocześnie pan skrytykował tą działalność. No więc brakło kontynuacji. Ja powiem tak, została przygotowana pierwsza część działania, została wykonana infrastruktura, zostały przygotowane miejsca pod te inwestycje i brakło tej drugiej części. Dlatego między innymi startuje na prezydenta muszę tutaj wejść. Polski rząd podjął decyzję, niedawno informowałem o tym słuchaczy, będzie budowana, poszerzana, przebudowywana droga do granicy w Hermanowicach. Ale decyzję podjęto już dawno. Już oczywiście czekano tylko na to, żeby uruchomić przejście, więc proszę nie mówić tutaj trochę. No tak, ale ten rząd przeznacza na to pieniądze. No ale to jest ten kontynuacja. Ale ten rząd opóźnił tą realizację o kilka lat, panie redaktorze. Przypomnijmy staraniem wójta Andrzeja Huka. I naprawdę zniszczył stosunki polsko-ukraińskie, więc tak naprawdę no nie mówmy. A zaraz, jak zostały zniszczone stosunki polsko-ukraińskie i przez co? Proszę powiedzieć, bo tego jeszcze nie rozumiem, proszę to dopowiedzieć. No proszę pana, no jeżeli dzisiaj my jako miasto przygraniczne nie możemy korzystać z pełni swobodnej wymiany granicznej, to dlatego, że polski rząd podjął pewne działania. Proszę się zapytać przedsiębiorców, panie Wojtku, dlaczego? Jeżeli oczywiście dzisiaj nie możemy otworzyć przejścia w Malchowicach, to dlatego, że nie stało to wykonane przez ostatnie 3 lata. To wszystko idzie za wolno, to wszystko idzie za wolno, to wszystko już miało być wykonane dawno temu. Proszę mnie nie zakrzyczeć. No, proszę mi to skończyć. Oczywiście, tylko bo tu już pan poseł chce. Dzisiaj nie mamy żadnych relacji z naszymi miastami partnerskimi. Strona ukraińska dzisiaj również ze względów ideologicznych nie podejmuje z nami kontaktów i to jest po prostu niewykorzystanie potencjału, który drzemie w lokalizacji Przemyśla. Janusz Hamryszczak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. No w końcu się doczekałem, żebym pamiętał, jak odpowiem na początek panu posłowi. Ja nie jestem zadowolony ze wszystkiego, ale również nie mogę krytykować, że wszystko jest źle, bo jest to ocena wystawiana wszystkim naszym przedsiębiorcom, wszystkim jednostkom, spółkom miejskim, urzędowi i tak de facto mieszkańcom. Czyli jeżeli jest tak tragicznie, tak jest źle, to też jest ocena dla tych mieszkańców. Ja powiedziałem, że jest średni rozwój i tego się będę trzymał. Oczywiście widzę wiele mankamentów do naprawienia. Widzę, że zupełnie pan się nie orientuje, jeśli chodzi o sytuację budżetu i sytuacji prawa podatkowego, bo funkcjonuje uchwała, która zwalnia inwestorów na 6 lat, jeżeli utworzą miejsca pracy, jeżeli zainwestują. Nie, to nie dotyczy strefy, panie pośle, właśnie się pan nie orientuje, bo to nie dotyczy strefy, bo strefa rządzi się zupełnie innym prawem i pan jako parlamentarzysta powinien o tym wiedzieć. Nasza strefa była tworzona i były odpowiednie warunki zwalniania, a ja mówię o uchwale Rady Miejskiej, to jest prawo miejscowe, troszeczkę inne i funkcjonuje taka uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu. Jeżeli pan mówi, że obwodnica, druga jej część była bezsensowną inwestycją, to też gratuluję panu myślenia. Proszę nie wsadzać w moje usta słów, które nie padły. Jest to bardzo dobra inwestycja, oczywiście, która może pomóc ożywić strefę i doskonale jako parlamentarzysta pan wie, że dzisiaj tak naprawdę cały obszar jest strefą ekonomiczną. Natomiast jeżeli mówimy o rozbudowie drogi 885, to szanowni panowie, to decyzja nie zapadła wcześniej, bo jest to realizacja w ramach programu Polska, Białoruś, Ukraina, właśnie teraz podpisanego, więc też nie opowiadajmy bajek. Ja wiem, że na wybory można wszystko opowiadać, ale to jest w ramach tego programu. Można spojrzeć, może każdy zobaczyć na internecie, że to jest właśnie realizowane z programu Polska, Białoruś, Ukraina przez ten rząd. W jakim kierunku miasto Przemyśl powinno się rozwijać? Proszę bardzo, kontynuuje pan Janusz Hamryszczak. Panie redaktorze, oczywiście te problemy, o których mówimy, czyli jeśli mówimy o rozwoju gospodarczym, to powinniśmy zabiegać jak najbardziej o szukanie inwestora, natomiast nie opowiadać rzeczy, że nie ma strategii, stworzymy następną strategię, bo możemy pisać oczywiście takie strategie i odkładać je na półce. Ja sam się biję w pierś, że ta promocja gospodarcza miasta nie jest na odpowiednim poziomie, należy to szczególnie wzmocnić, zabiegać. My uczestniczymy w różnego rodzaju spotkaniach, eventach, targach. Jakoś z tym pozyskaniem inwestora oczywiście do tej pory takich większych sukcesów nie było, czyli powinniśmy to zintensyfikować. A czy możliwy jest sukces? Oczywiście, trwają rozmowy i mamy nadzieję, że w końcu te strefy w ośrodku takim jak Rzeszów się nasycą i powstaną firmy również w Przemyślu. Bardzo dużą nadzieję dla mnie jest poszerzenie granic miasta. Wojciech Bakun, Ruch Kukiz 15.
Komitet Wyborczy Kukiz 15. Jasne, panie redaktorze. No właśnie to jest problem naszego miasta. Ta ostatnia sentencja pana prezydenta, że miasto Przemyśl liczy, że w końcu Rzeszów się przestanie rozwijać i Przemyśl zacznie. Ja bym jednak działał bardziej aktywnie na rzecz rozwoju miasta i nie czekał, aż komuś się noga powinie, żeby wykorzystać szansę, bo to jest zwyczajnie niesportowe zachowanie. No tak, ale zachowanie. Ja pytam, w jakim kierunku się myśmy w naszym programie nakreślili trzy filary, w którym powinno pójść nasze miasto. Pierwszy filar, to jest wszystkie te trzy filary dotyczą naszego położenia i wykorzystania warunków, które już my mamy. Ze względu na położenie jesteśmy naprawdę świetnym miejscem do tego, żeby lokowały się tutaj firmy logistyczne i transportowe. Mamy bliskość trzech granic, mamy magistralę kolejową, jesteśmy w obszarze oddziaływania autostrady A4. Naprawdę jesteśmy bardzo dobrym miejscem do tego, żeby firmy się tutaj instalowały czy inwestowały. Drugi kierunek to jest oczywiście turystyka i na to powinniśmy postawić w dużo szerszym zakresie, jak jest w tej chwili, stworzenie parku kulturowego, tworzenie aktywnie dodatkowych, jak największej ilości produktów turystycznych, których brakuje w Przemyślu, bo Przemyśl jest miastem turystycznym, ale na taką jednodniową wycieczkę. I trzeci z kierunków, czyli to jest rozwój branży IT, usługi typu outsourcing IT i chociażby usługi e-handlowe. To są branże bardzo dobre, płatne i niezwiązane geograficznie z żadnym miejscem. Możemy prowadzić usługi tak naprawdę na całym świecie, dobrze płatne, w dobrze płatnych firmach, tutaj na miejscu w Przemyślu. W małym Przemyślu takie centrum IT, co obserwowałem w wielu innych miejscach, jest możliwe. Przemyśl powinien się rozwijać? Bardzo proszę, Wojciech Błachowicz, Komitet Wyborczy, Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Przemyśl, żeby mógł się dynamicznie rozwijać, musi przede wszystkim uwolnić energię mieszkańców. Trzeba zadbać o to, żeby ludzie mogli robić to, na co... To potrafią, do czego są najbardziej predysponowani. A do czego są predysponowani? Przede wszystkim mamy bogate zaplecze i turystyczne, i bogate zaplecze kulturowe. I to musi być w pierwszym stopniu wykorzystane. Musimy również wzmocnić zaplecze edukacyjne po to, żeby stanowiło bazę pod rozwój gospodarki. Gospodarka nie rozwinie się, jeśli nie stworzymy jej przyjaznej atmosfery, jeśli nie wprowadzimy między innymi tej pomocy de minimis, czyli zwolnień, ale to są tylko zachęty. Natomiast tak naprawdę musi być zielone światło w Urzędzie Miasta dla wszystkich inwestorów. My zrobimy zielone światło dla inwestorów zielonej strefy. Zielona strefa to jest oczywiście umowne pojęcie. Będzie dotyczyła rozwoju i budowy Green Smart City, czyli miasta zielonego, inteligentnego, którego rozwój będzie długofalowy i będzie zapewniał wysoką technologię, czyli wysokie płace. Tego strategicznie chcemy w mieście Przemyśl. Janusz Chamryszczak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Mówimy dalej o rozwoju? Tak, no bo pan nie powiedział jeszcze o tym kierunku, a panowie już powiedzieli, więc teraz... Takie główne tezy. Trzy. Nie, znaczy, oczywiście stworzenie takiej triady, o której tutaj koledzy mówią jak najbardziej, czyli połączenie szkolnictwa. Ja twierdzę, że my szkolimy bardzo dobrze, natomiast powinniśmy wspierać naszą wyższą uczelnię. Przy tej okazji powinniśmy tworzyć instytucje okołobiznesowe. W tej chwili mamy na to pieniądze. Zrealizowaliśmy projekt inkubatora, tak żeby zaszczepić tę ideę przedsiębiorczości u ludzi młodych. To również zatrzyma te osoby młode w mieście. Powinniśmy dążyć do zwiększenia potencjału inwestycyjnego miasta przez poszerzenie jego granic. Powinniśmy wykorzystać to, o czym cały czas mówię, czyli to wsparcie w tej chwili z Urzędu Marszałkowskiego i z rządu RP, czyli zainteresowanie, mówimy o strategii zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnego rozwoju dla takich miast, które w jakimś tam stopniu tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze. A czy wiecie, panowie, na co najbardziej czekają, tak myślę, mieszkańcy Przemyśla, słuchając naszej debaty? Czy jakich wypowiedzi z panów strony najbardziej czekają? A czekają, tak sądzę, bo tak rozmawiam z bliskimi osobami, rozmawiam z ludźmi, którzy siedzą na ławkach w przemyskim rynku, czekają na to, co władza z takich spektakularnych rzeczy zamierza im w przyszłej kadencji samorządowej zrobić. Po to, by uprzyjemnić im życie, bo przecież władza samorządowa jest po to, by ludziom służyć, by robić wszystko, by w tym mieście mieszkańcom żyło się fajniej, przyjemnie, by poczuli się, że są
jakoś tak dobrze traktowani przez lokalną władzę. Więc teraz przez chwilkę porozmawiajmy i tak bym bardzo prosił już tak hasłowo może, żeby to było obrazowo, bo ludzie potem idąc do wyborów to będą mogli sobie powiedzieć, aha, kandydat X na prezydenta proponuje wykonanie, nie wiem, będzie chciał ogród zoologiczny na przykład otworzyć, a ten drugi to wybuduje dla nas jakiś wspaniały basen. Więc teraz taki koncercik życzeń byśmy zrobili dla słuchaczy, ale bym bardzo prosił, żeby to oczywiście były takie rzetelne przemyślenia, nie obiecanki, z których później nic nie wyniknie. Jakie upominki przygotowaliście dla mieszkańców Przemyśla, które zechcecie im podarować w przyszłej kadencji? No, w tamtej kadencji były drogi obwodowe, mówiło się, była rewitalizacja zabytków. No, dużo było takich fajnych upominków. Nie, no proszę nie mówić, że nic nie było. Ja w tym mieście mieszkam i ten rozwój jednak jest widziany. Tak do końca nie można powiedzieć, że nic nie było. Teraz oczekuję od panów na takie właśnie deklaracje. Bardzo proszę. No to zaczyna ten pan, który powiedział, że nic nie było, no to co zamierza zrobić, co podarować mieszkańcom, jeśli zostanie prezydentem? Wojciech Błachowicz, zgłoszony przez Komitet Wyborczy, Platforma Obywatelska, Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Nic nie było z przekąsem, bo oczywiście były małe sprawy, z których te sprawy... Ale te małe cieszą. Te małe cieszą, na pewno z tego składa się życie, natomiast my mamy większe aspiracje, dużo większe oczekiwania. Chcemy, żeby miasto wreszcie dołączyło do rozwoju całej Polski. Ale co konkretnie? Jak pan przestanie wchodzić słowo, to wreszcie to wypowiem. Przede wszystkim, proszę państwa, Przemyśl ma Dolinę Sanu. Dolina Sanu, która dzisiaj jest ledwo w połowie, nawet nie w połowie, w ćwierci wykorzystana, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, będą bulwary przemyskie. Bulwary przemyskie, które będą świeciły ciągami pieszymi. Wreszcie nie będziemy się musieli tutaj mijać z rowerzystami. Będą rozciągnione ścieżki rowera na całej trasie. Będą punkty zabaw grillowe. Będą po prostu miejsca do letniego i zimowego wypoczynku w mieście. Będą, proszę państwa, wreszcie będą baseny. I to chcę wyraźnie ale powiedzieć. Będą baseny tam, gdzie są zaplanowane od kilku ładnych lat, czyli na Sanockiej, na terenie dzisiejszego wodnego parku, czy opodal dzisiejszego wodnego parku zabaw. Będzie tam kompleks basenów otwartych, kompleks basenów zakrytych. Będzie sala widowiskowo-sportowa. Oczywiście wszystkie te elementy będą budowane po kolei według możliwości budżetowych miasta. Powstanie tam również hotel, będzie cały kompleks. Oczywiście zaraz pan mnie zapyta, skąd na to pieniądze. Będzie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wykonamy te zadania, bo zamierzaliśmy to robić 5 lat temu i skończymy swoje zamierzenia. Przerywam. Wojciech Bakun, Komitet Wyborczy Kukiz 15. A pan czym szczęśliwy mieszkańców? Panie redaktorze, myślę, że to jest podchwytliwe pytanie o tyle, że myślę, że... No nie podchwytliwe, panie redaktorze, błagam, panie redaktorze, błagam. Proszę mi dać skończyć jedną myśl. Myślę, że wszyscy kandydaci na prezydenta odrobili zadanie domowe przede wszystkim z rozmów z mieszkańcami. Oczywiście, że mieszkańcy najbardziej w Przemyślu oczekują kompleksu basenowego, którego nie ma, mają je już gminy prawie że wiejskie. Oczywiście taki kompleks to jest pewna idea, która powinna przyświecać wszystkim i na tym powinniśmy się skupić, jeżeli chodzi o strefę rekreacyjno-wypoczynkową. Kolejną rzeczą, my również o tym mówimy w swoim programie, postawimy na większą ilość ścieżek rowerowych, rozwój turystyki rowerowej, to jest bardzo ważna rzecz. Lepsze zagospodarowanie stoku, również ze ścieżkami rowerowymi. Przypomnijmy, nie tak dawno została trasa tak zwana downhillowa, również tam zamknięta, bo nie było monitoringu. Uważamy, że rozwój infrastruktury rowerowej i pozycjonowanie miasta jako miasta rowerów powinno się zdarzyć w końcu. I kolejna rzecz, chciałbym powrócić do idei dyrektora Gurana, byłego dyrektora szkoły muzycznej, czyli budowa sali koncertowej z prawdziwego zdarzenia.
marzenia, taki projekt był złożony, niestety nie udało się zdobyć środków. Myślę, że to jest bardzo ważna inwestycja w naszym mieście, przybliżająca nam również kulturę wysoką i zaprezentujemy i będziemy starać się jako miasto przygotować bardzo atrakcyjny kalendarz imprez plenerowych dla mieszkańców z koncertami, nie tylko w okresie letnim, ale również poza nim. Janusz Chamryszczak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Uszczęśliwia. Uszczęśliwia. To może zacznę nietypowo, właśnie słuchając mieszkańców, ale tej starszej części mieszkańców, która w tej chwili przy pięknej pogodzie siedzi na ławeczkach. Chciałbym, żeby przynajmniej na jednej i na drugiej części miasta powstały kluby seniora. Forma jeszcze do uzgodnienia, tak żeby te osoby mogły gdzieś się spotkać, mówiąc kolokwialnie, pogadać, przeczytać gazety, wymienić ze sobą poglądy. Z rzeczy sportowych chciałbym, żeby powstały również co najmniej dwa lodowiska. Widzę to w takiej formie, że są to lodowiska, które są uruchamiane w zimie, natomiast w lecie na przygotowanym placu wybetonowanym jest na przykład boisko do siatkówki. Takie rzeczy się robi w innych miastach. W Lwowie tak jest. No, możliwe, nie widziałem, czy tak jest w Lwowie. Chciałbym, aby uruchomiono w końcu miejskie rowery, w tym rowery elektryczne. Osobiście testowałem, zrobiło to na mnie duże wrażenie. Natomiast na końcu powiem o tych basenach. Dlaczego? Bo już od ponad półtora roku pracuję nad projektem PPP i ten projekt doprowadziłem do etapu, który jeszcze nigdy w samorządzie nie był doprowadzony, czyli do dialogu technicznego. W tym dialogu wzięło już udział trzech inwestorów. W tej chwili będziemy ogłaszać dialog konkurencyjny, czyli ogłaszać przetarg. Jest to bardzo duży kompleks basenowy, ale nie tylko kompleks basenowy. Jest to coś, co nazywamy Rzeki Świata, coś, co nazywamy mini obserwatorium astronomiczne, czyli taka strefa rekreacji, spędzania wolnego czasu. No to teraz mamy przewidziany czas na zadawanie pytań przez jednego kandydata do wybranego kontrkandydata. Na zadanie pytania daję panom po 30 sekund, a na odpowiedź macie panowie półtorej minuty, na ewentualne ad vocem po 30 sekund. No to idziemy po kolei. Zadaję pytanie tym razem Janusz Chamryszczak, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Komu zada pytanie? Ja bym chciał zadać pytanie do pana posła Bakuna, jakby nam pochwalił się tymi rzeczami, które jako parlamentarzysta załatwił dla naszego miasta. Jeżeli nie, to czy nie spełni się jako parlamentarzysta i dlatego startuje na stanowisko samorządowe? Bardzo proszę, Wojciech Bakun, Komitet Wyborczy Kukiz 15. Półtorej minuty. Pan doktor jako wykładowca akademicki na pewno zna Schopenhauera i retorykę, oczywiście takie ataki ad personam to są ataki, kiedy brakuje rzetelnych innych argumentów, ale mniejsza z tym. Panie wiceprezydencie, ja powiem szczerze, ja kilkunastu lub pewnie kilkudziesięciokrotnie odwiedzałem miasto z różnymi pomysłami. Zresztą jednym z moich pomysłów było przywiezienie do Przemyśla podkomisji, której jestem wiceprzewodniczącym. Jest to podkomisja do spraw wykorzystania środków do spraw Unii Europejskiej. Wy wtedy nawet nie chcieliście rozmawiać. A proszę mi nie wchodzić teraz w zdanie, bo zadał pan pytanie. Wy wtedy nawet nie za bardzo chcieliście rozmawiać z tą komisją, a problemem miasto, mówię jako miasto, a problemem było tak naprawdę, kto zapłaci za obiad dla tej komisji, co jest oczywiście absurdalne. Ale mniejsza z tym. Nawet nie chcieliście, no bo pana nie było podczas tej komisji. Zostało 30 sekund. Ale jeżeli można przedłużyć, dlatego że pan wiceprezydent nie wytrzymuje ciśnienia i cały czas wchodzi w zdanie. Ja staram się odpowiedzieć na pytanie, na które nie da mi się odpowiedzieć. Bardzo proszę. Wtedy nawet nie zaproszono dyrektora Gurana, żeby przedstawił swój pomysł. Ja zaprosiłem pana dyrektora Gurana osobiście. Przedstawił projekt. Ten projekt spotkał się z bardzo fajnym przyjęciem komisji. Natomiast przekazano ten projekt właśnie waszemu rządowi. To wasz rząd ostatecznie ten projekt odrzucił. Po mamy nasz rząd. Czas minął. Dokładam panu posłowi 10 sekund. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie przerywajcie sobie, panowie. To jest jedna z takich rzeczy, które oczywiście, jeżeli pan prezydent znałby otoczenie polityczne, to wie, że rząd polski w tej chwili, czyli rząd PiS-u, który pan tak obiecuje, że teraz zrobi dla Przemyśla wszystko, nie zrobił wiele rzeczy, które żeśmy w tym rządzie się starali. A
ad vocem rozumiem, że chce pan Janusz Chamryszczak? Nie mam co komentować, bo w zasadzie prosiłem o jakąś inicjatywę, którą pan zrobił dla miasta. Nie usłyszałem nic, a tak a propos z panem dyrektorem Guranem, to się spotykałem osobiście, proszę go zapytać. I co pan załatwił? Pomagałem, a rząd jest rządem wszystkich Polaków, nie? Wasz ale rząd. Pan mówi, że w tym rządzie załatwi wszystko. To dziękuję to się bardzo. Panowie, temat został zakończony, czas minął. Wojciech Błachowicz, komu będzie zadawał pytanie? Przypomnę, Komitet Wyborczy, Platforma Nowoczesna, Koalicja Obywatelska. Może ja nie będę oryginalny i zadam pytanie panu Januszowi Chamryszczakowi. Panie Januszu, przez ostatnie 4 lata był pan zastępcą prezydenta miasta Przemyśla, odpowiedzialnym za inwestycje, środki europejskie, między innymi za gospodarkę mieszkaniową. Dzisiaj obiecuje pan inwestycje z udziałem środków państwowych, wojewódzkich, etc. Nie zrealizował pan w ostatniej kadencji nic z tych spraw. Kto panu przeszkadzał przez ostatnie 4 lata? Czy pan prezydent miasta Przemyśla? Czy pan marszałek województwa podkarpackiego? Czy może marszałek Sejmu i polski rząd? Bardzo proszę o odpowiedź. Janusz Chamryszczak. Nie, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Nie, panie kolego, nikt mi nie przeszkadzał. Wszyscy pomagali tyle, ile mogli. Natomiast nie mogę się zgodzić z stwierdzeniem, że nic nie zrealizowaliśmy. Jeśli chodzi o gospodarkę mieszkaniową, oddaliśmy chociażby za ponad 3,5 miliona mieszkania na Tarnowskiego. Wyremontowaliśmy Juweni, gdzie do tej pory nie było ubikacji, toalet, szatni, trybuny za 3,5 miliona złotych. Wyremontowaliśmy drogę, mogę podać kilka, Buszkowicką, Rogera, Kołodzieja, Mickiewicza, można tam wymieniać dalej. Dokonaliśmy termomodernizacji obiektów oświatowych za 5,5 miliona złotych. Pozyskaliśmy środki na remont Zielonego Rynku, na inkubator 4,5 miliona złotych, w ramach MOF-u na wymianę autobusów 28 milionów złotych, na 2 odcinki ulicy Wysockiego, druga część 8 milionów, pierwsza część, o ile pamiętam, 4 albo 5 milionów złotych. I tak można wymieniać. Ja powiedziałem 10 sekund na początku audycji, że jest to kwota łącznie około 190 milionów złotych. Nie chwalę się tym, ale nie zgodzę się z tym, że się nic nie zrobiło. Dziękuję bardzo. Ad vocem rozumiem pan Wojciech. Pan Wojciech Błachowicz, tak. Pytałem o nowe inicjatywy, ponieważ wszystkie wymienione tutaj inwestycje były zaplanowane i zaprojektowane. Niemal wszystkie, a na pewno Tarnowskiego za moich czasów, za kadencji 10-14. Jeśli chodzi o Juwenię, to pan dobrze wie, że myśmy to zaprojektowali. Owszem, udało się to zrealizować i chwała wam za to. I tak po kolei, tak samo jak mieszkania, które pan dzisiaj obiecuje, tak naprawdę ich nie ma. To wszystko, co pan obiecuje, tak samo jak inkubator, który, nawiasem mówiąc, będzie w środku miasta, żeby chyba było więcej tłoku i mniej parkingów. Jest po prostu nieprzemyślane, jest po prostu słabe. Dziękuję. I ad vocem, proszę, już tylko 15 sekund. I kończymy już ten ja temat. Szanuję te projekty, które pan przygotowywał, ale nam udało się pozyskać środki, ale podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość przygotowało projekty obwodnicy jednej i drugiej na prawie 350 milionów złotych, a państwo jako Platforma Obywatelska przypisujecie sobie sukces. Więc patrzmy na ciągłość, patrzmy na dobro miasta i na mieszkańców. Wojciech Bakun, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kukiz15, zada teraz pytanie, ciekawe komu. Znaczy ja myślę, że zadam panu Wojciechowi, bo tak się powiedzmy powymienialiśmy tymi pytaniami. Panie Wojciechu, ja będąc uczestnikiem sceny politycznej, tej centralnej w Sejmie, często spotkałem się z tym, że faktycznie bardzo ciężko prowadzić wam dialog z rządem. Znaczy tego dialogu nie ma i wojna polityczna na górze jest czasami no, bardzo brutalna, żeby nie powiedzieć wręcz idiotyczna. Zgadzamy się z tym, że w samorządzie tego nie powinno być. Natomiast w przypadku pana prezydentury, panie Wojciechu, jaką pan widzi możliwość współpracy z tym rządem? Dlatego, że ja powiem szczerze, ja byłem wielokrotnie w ministerstwie... Przepraszam, czas na zadanie pytania minął, bo to już się też... Dobrze, to skończę tylko. Byłem wielokrotnie w ministerstwach i często słyszałem, że z Platformą tam się nie rozmawia. Pytanie, czy nie boi się pan tego, że po prostu będzie pan przez obecny rząd blokowany tylko i wyłącznie ze względu na polityczną inność, prawda? Wojciech Błachowicz, panie pośle, my mówimy o 5-letniej kadencji, za rok będzie rząd Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej, to po pierwsze. Po drugie, już w tym rozdaniu może być samorząd województwa również inny, ale tak naprawdę
Panie Wojtku, pan dobrze wie, że my, budując Koalicję Obywatelską, zapraszaliśmy wszystkich. No, przepraszam, nie zapraszaliśmy faktycznie Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ zostaliśmy wykluczeni z Rady Miejskiej, z wszelkiego udziału w obecnej kadencji, dlatego też takie propozycje w stosunku do nich. Natomiast do pozostałych wszystkich uczestników padły. Powiem inaczej, jak zostanę prezydentem miasta Przemyśla, propozycje zostaną przedstawione wszystkim radnym ze wszystkich opcji, łącznie z radnymi Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Nie widzę możliwości budowania Przemyśla w takim rozkładzie partyjnym, jak to jest dzisiaj. Czy pan chce ad vocem? Nie, ja tylko... Jeśli nie, to drodzy panowie, do końca debaty zostało około 7 minut, to ja już na koniec chciałbym trochę rozluźnić atmosferę. Będziecie państwo mieli jeszcze raz czas na zachęcenie słuchaczy do głosowania na siebie, ale teraz chcę panu już ostatnie dzisiaj pytanie zadać. Jaką władzę, panowie, oddacie w ręce sekretarek? Ostatnio, gdy przygotowywałem debatę z kandydatami na burmistrza Jarosławia, chciałem powiadomić burmistrza miasta Jarosławia o debacie i zadzwoniłem do sekretariatu, przedstawiając się z imienia i nazwiska. Poprosiłem o kontakt z burmistrzem, burmistrz był zajęty, to poprosiłem o telefon komórkowy do burmistrza i spotkałem się z afrontem ze strony pani sekretarki. I pani sekretarka nie chciała mi przekazać numeru telefonu komórki opłacanej z kieszeni podatników do swojego pryncypała, wiedząc, że też jestem osobą publiczną, w konsekwencji czego wyszło jakieś zamieszanie. Pan burmistrz nie przyjechał do Rzeszowa na debatę. Jaką władzę zamierzacie dać swoim sekretarkom i powiedzcie panowie, jaki macie stosunek do właśnie takich rzeczy, jak chociażby telefony komórkowe, czy narzędzia pracy opłacane z rąk publicznych, ale to tak po minutce bardzo. Bym prosił, Wojciech Bakun, zaczyna Komitet Wyborczy Kukiz 15. Ja powiem tak, mój telefon jest dostępny publicznie w internecie i każdy, kto chce, może się skontaktować praktycznie ze mną bezpośrednio. Natomiast ja tutaj po części rozumiem panią sekretarkę, ona jest takim naturalnym troszeczkę filtrem, dlatego że czasami te telefony potrafią być uciążliwe w takim kontekście. Ale się przedstawiamy i mówimy, czego dotyczy sprawa. Panie redaktorze, oczywiście każdy się może przedstawić i powiedzieć, od tego jest sekretarka, żeby organizować czas swojego szefa i to na niej się często skupia ta, no czasami niewdzięczna praca. Ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi i często się spotykam, natomiast jeżeli w przypadku moim kilka milionów wyborców z naszego okręgu chciałoby mieć mój telefon prywatny i cały czas dzwonić z różnymi sprawami, no to zwyczajnie nie miałbym czasu na żadną inną pracę. To jest dosyć naturalne, że przekazuje się, zadaniuje się odpowiednich ludzi do tego, żeby część. Może się zdarzyć, że oczywiście dzwoni ktoś z bardzo ważną sprawą, na przykład z pieniędzmi dla miasta, a pani sekretarka o tym decyduje. I o tym powinna zdecydować sekretarka, jak ta rzecz jest ważna i który proszę telefon bardzo, należy przekierować do swojego Komitet szefa. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. No, tu się tak złożyło, że pan burmistrz, między innymi dzięki właśnie temu, że nie miałem tego numeru telefonu. No, ale nie można było tej sprawy sekretarce przekazać, że jest taka debata? Przekazałem. No to nie wykonała ona swoich obowiązków. Tak. Panie redaktorze, numer służbowy, mail służbowy do dyspozycji każdego, kto się chce skontaktować. Nie widzę tutaj żadnych przeszkód, żeby udostępniać. Ja 15 lat pracowałem w dużej korporacji bankowej i dla mnie sekretarka bardziej powinna pracować w takim modelu asystenta. Czyli ona tak naprawdę nie tylko powinna łączyć, organizować i tak dalej, ale ona również powinna wyprzedzać pewne sytuacje i informować szefa, że to i to, ktoś zadzwoni, połączyć, tak aby ta linia była nieprzerywana. Janusz Chamrysz, Wojciech Błachowicz, Koalicja Obywatelska, Platforma Nowoczesna. No ja mam telefon komórkowy, który jest przedstawiony do wiedzy, do informacji dla wszystkich ludzi, bo jestem jakby radnym, więc jest jakby oczywiste i tak pozostanie. Bez problemu do pana się dodzwonić. Można bez problemu się do mnie zadzwonić. Natomiast myślę, że tutaj jest kwestia oczywiście zorganizowania sobie czasu pracy, ale przede wszystkim doboru ludzi. Jeżeli dobiera się również sekretarki takie, które nie potrafią zapanować nad kalendarzem szefa, no to jest problem. A to jest bardzo, bardzo ważna funkcja. Myślę, że też to jest funkcja bardziej asystenta niż sekretarki. Dziękuję bardzo. I teraz panowie, po pół minuty macie czasu na to, by przekonać swoich wyborców, by oddali głos właśnie
Na panów, bardzo proszę, no to zaczynamy od Wojciecha Błachowicza, zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Platforma Nowoczesna Koalicja Obywatelska. Szanowni Państwo, w najbliższą niedzielę wybierzecie Państwo prezydenta Królewskiego Miasta Przemyśla. Prezydenta, który będzie urzędował 5 lat. Niezwykle istotna sprawa. Pamiętajcie Państwo, że wybór jest bardzo trudny, ale moim zdaniem wbrew pozorom dość oczywisty. Jeden z kandydatów jest kandydatem 4-letniej niemocy. Kończy się czas. Ale przepraszam, pół minuty. No tak. Proszę Państwa, bardzo proszę o głos na prezydenta rozwoju, na głos dla mieszkańców. Tak naprawdę chciałbym powiedzieć, że potrzebujemy dobrego gospodarza. Dobry gospodarz zapewni nam... 20 sekund już było więcej nawet. No przepraszam, ale... Ja też przepraszam. Wojciech Bakun, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kukiz 15. Szanowni Państwo, 21 października w niedzielę, po pierwsze, dokonacie wyboru i pokażecie ludziom, komu dajecie zaufanie na kolejne 5 lat, komu dajecie mandat do reprezentowania was, komu żeście zaufali, komu żeście zawierzyli. Z drugiej strony, szanowni państwo, ten głos to jest również wystawienie oceny dotychczasowym władzom. Pamiętajcie o tym przy swoim wyborze, że to jest nie tylko głos za, ale to jest również głos wystawiający ocenę tych kilku, a w zasadzie kilkunastoletnich rządów. Zmieńmy razem ten Przemyśl, zagłosujmy na kandydata, który to gwarantuje. Dziękuję. Janusz Hamryszczak, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Drodzy mieszkańcy Przemyśla, chcemy pracować razem, chcemy pracować dla was. Idę z ludźmi sprawdzonymi, przewidywalnymi, którzy nie podpalą miasta. Mamy zieloną linię, mamy pomoc władzy samorządowej, województwa, mamy pomoc w rządzie, mamy przygotowane projekty, nie musimy się uczyć. Nie zmarnujmy tej szansy, nie idźmy pod prąd. Dziękuję bardzo. Jednemu z panów na pewno uda wygrać się wybory samorządowe, zostając prezydentem miasta Przemyśla. Zadecydują o tym jednak wyborcy, oceniając wasze programy, bo myślę, że one najbardziej się liczą. A to, co mogę poradzić ze swojej strony, to jak najwięcej wsłuchujcie się panowie w głosy mieszkańców, bo to przecież im zamierzacie służyć. Dziękuję bardzo, a jutro debata z udziałem przedstawicieli komitetów startujących do sejmiku województwa podkarpackiego. Dziękuję jeszcze raz bardzo za uwagę. Dziękujemy również. Wybory samorządowe 2018. Debata wyborcza.